Witajcie na targach Fruit Logistyka w Berlinie. Znajdujemy się na stoisku firmy Syngenta, gdzie mamy jak co roku bardzo bogatą ilość odmian, zarówno do uprawy szklarniowej, tunelowej, jak i polowej. Za mną, tak jak Państwo widzicie, tylko skromny wycinek z naszego portfolio, jeżeli chodzi o nasze odmiany i pomidorów, i papryki. W tym roku szczególny nacisk kładziemy na melony. Odmiana Ideal Melon jest to brand, który mówi nam o melonach o super długim shelf life, czyli z trwałości pozbiorczej. Ponadto jest to melon, który zmienia swoją barwę w trakcie swojego dojrzewania, dzięki czemu dokładnie wiemy, kiedy ten melon nadaje się do zbioru, a kiedy nadaje się do spożycia. Normalnie odmiany melona zachowują się w ten sposób, że zebrane na zielono są po prostu cały czas zielone. Ten melon, ta nowa innowacja sprawia, że możemy doskonale rozpoznać tego melona w momencie, kiedy on jest idealny do zbioru czy idealny do spożycia. Wiem, że portal Warzywa Polowe zajmuje się głównie gatunkami uprawianymi w gruncie, dlatego teraz zapraszam Was na małą wystawę odmian właśnie tego typu. Tak jak Państwo widzicie za moimi plecami, po raz kolejny dość skromny wycinek naszego portfolio, jeżeli chodzi o warzywa gruntowe, ale myślę, że pokazuje nowości czy trendy, w jakim sezon ten będzie zmierzał. I tak jak Państwo widzicie, nasze jedne z najlepszych odmian cebuli, tak jak Medalion, tak jak Darko, odmiana czerwona, bardzo ciekawa, odmiana Disco, czy wielobarwne odmiany kalafiorów. Też bardzo ciekawe odmiany warzyw liściowych, tak jak Prodigio, Verdaggio czy Canaggio. Myślę, że tak naprawdę większość z producentów, którzy zajmują się warzywami gruntowymi, mogą znaleźć coś na tym stoisku, mogą znaleźć coś w naszym portfolio. Jedną z odmian dość nowych, rok temu ona była odmianą, która zajęła dość wysokie miejsce, jeżeli chodzi o Fruit Logistyka Awards. Jest to odmiana kalafiora gałązkowego iStem. Odmiana, która już w Polsce rośnie, już ma ona pierwszych swoich plantatorów i odbiorców. Bardzo ciekawa, można ją spożywać zarówno jeżeli chodzi o różyczkę, jak i o całą łodygę. Bardzo ciekawa alternatywa, myślę, że dla restauracji, dla różnych firm, które zajmują się tego typu towarem, jest to bardzo ciekawa alternatywa. Jak Państwo wiecie, firma Syngenta ma bardzo mocne portfolio, jeżeli chodzi o odmiany kalafiorów. W tym roku na stoisku tutaj prezentujemy odmiany o różnych barwach. Tak jak Państwo widzą, odmiana SG8007 o barwie zielonej. Bardzo ciekawa, bardzo atrakcyjna, bardzo ładna. Odmiana o purpurowej róży, odmiana Graffiti, która występuje również w Polsce, jest już uprawiana przez producentów w Polsce. I kolejna nowość, również o fioletowej barwie, bardzo ciekawa, nieco większa róża, bardziej okazała, SG8413. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o nowe odmiany, nowe rynki, to tak naprawdę rynek poszukuje zawsze odmian bardziej wydajnych, łatwiejszych w produkcji oraz odmian innowacyjnych, czyli właśnie, tak jak iStem, odmiana łodyżkowa, nieco inna, jest to rozszerzenie portfolio, jeżeli chodzi o tego typu odmiany, czy odmiany o innych barwach, o różnych barwach czy kształtach, tak żeby urozmaicić, bardziej zachęcić konsumenta do zakupu, czy zwiększyć dochodowość upraw, bo wiadomo, odmiany o innych kolorach często mają, innych kolorach czy kształtach mają często też wyższą cenę, dlatego warto je uprawiać, warto szukać nowości.